Aha, przepraszam. Ja będę mówił po polsku, bo jeszcze tak, no, padł będę italiano dobrze, a Weronika będzie mi wszystko tłumaczyła. Witamy Państwa serdecznie w Rzymie. Proszę Państwa, w dzisiejszym przeglądzie weźmie udział około 150 artystów, solistów, zespołów tanecznych, teatrów. I duże wyzwanie dla jury, żeby nas bardzo fajnie, sumiennie i sprawiedliwie oceniło. Zespoły są wyłonione już tutaj i po części przez pana Aleksandra Pałaca dzięki nominacjom telewizyjnym Jedynki oraz tutaj naszej fundacji, gdzie uznaliśmy, że takie zespoły właśnie w takim miejscu jak tutaj fantastycznie się sprawdzą w takim gronie. Są to najlepsze zespoły w Polsce moim zdaniem, najlepsi soliści, najlepsze zespoły wokalne, także mamy naprawdę dzisiaj fantastyczny dzień. Dużo brawo. Festival e le strade della musica. Ci sono ragazzi che vengono da tutte le nazionalità, questo è un festival internazionale chiamato le strade della musica. Ci sono tantissimi ragazzi, bravissimi cantanti, ragazzi ballerini e spero che la giuria dia il meglio sui voti. E niente, vi ringraziamo di essere qui con noi oggi, grazie. Ja już doskonale znam włoski, więc wiem, że Weronika na pewno się nie pomyliła. Wszystko powtórzyła dokładnie tak, jak powiedziała. Proszę Państwa, przedstawię teraz skład jury. To jest dzisiaj dla nas, że tak powiem, cel. Będziemy przed Państwem przyprezentować osoby, które są pozostałe na sali. To mam nadzieję, że nas tutaj będą dopingować. A jury dzisiaj w składzie. Pani Edyta Felsztyńska, przedstawiciel Stowarzyszenia ICM. Wywiał Studio Stylizacji Fryzur i Ciała Trinity. Fabio Giorgi, Szkoła Tańca Solo Arte. Pani Urszula Felsztyńska, przedstawiciel Szkoły Śpiewu i Tańca Polony Ziaki w Bielawie. Pan Francesco Francelli, dyrektor Pala Kamiki. Szef jury, proszę Państwa, pan Aleksander Pałac, muzyk, kompozytor, produkt telewizyjny, przedstawiciel Telewizji Polskiej Programu Pierwszego. Doskonale się wszystkie zespoły z tym panem znają, ponieważ z tym panem wszędzie na takie ważniejsze festiwale jeżdżą. To też głównie dzięki niemu się tutaj znaliśmy, także panie Aleksandrze, serdecznie dziękuję.